Tak wyglądał stadion olimpijski jeszcze kilka miesięcy temu, dzień przed rozbiórką. A tak sytuacja ma się dziś. Trwają gruntowne prace remontowe, które uniemożliwiają Betardowi starty na własnym stadionie w 2016 roku. Jednak według trenera drużyny Piotra Barona warto jest czekać. Zapowiedział on, że w nadchodzącym wielkimi krokami nowym roku rozpoczną się rozmowy z inwestorami, a dotyczyć będą geometrii toru. Myślimy o tym, żeby geometrię toru też zmienić. Zobaczymy, na ile będzie to możliwe. Musimy oczywiście rozmawiać też z inwestorem. Prawdopodobnie w przyszłym roku się spotkamy i będziemy omawiać właśnie geometrię toru. Mam nadzieję, że też zostanie zmieniona, żeby kibice, którzy będą przychodzili na stadion olimpijski, żeby tak naprawdę mogli oglądać dużo lepsze widowisko jak w tej chwili. I na to liczymy, jak i my, i pewnie kibice. Żużel na olimpijskim zobaczymy zatem dopiero w 2017. W tym roku. Jeszcze nie wiadomo, gdzie zawodnicy będą mogli trenować i zadomowić się w najbliższym sezonie, jednak zarząd ma na uwadze 4 stadiony. Najważniejsza jednak jest gotowość samej drużyny. W ubiegłym tygodniu klub zakontraktował Nika Morisa i przedłużył współpracę z Tomaszem Jędrzejakiem. Na dzień dzisiejszy szukamy jeszcze jednego zawodnika. Poza tym podpisał Maciej Janowski, Tajło Finden, Tomek Jędrzejak, Szymon Woźniak. Mamy Nika Morisa, oczywiście 3 juniorów z ubiegłego roku również posiada. Więc szukamy jeszcze jednego zawodnika, który mógłby być takim liderem. Mimo zimowej aury kibice czarnego sportu już krążą myślami wokół pierwszych sparingów. Zawodnicy biorą się ostro do pracy. W przyszłym tygodniu odbędą się pierwsze treningi drużyny.